No, dzień dobry, dzień dobry. W maju. Ja dzisiaj dopiero karteczki wyrwałam z kalendarza. Wiecie, tak jakoś ten stan w weekend mnie normalnie zamulił, że nie sprawdzałam kalendarzy. Bakłażan faszerowany kaszą i warzywami i ciasto z piankami. O kurde, to mi się podoba. Herbatniki, tego, tamtego, to chyba bezpieczenia. O, fajne, wiecie co, to zostawię. To zostawię, muszę to obczaić, tam bakłażan to nie. Ja tak codziennie te karteczki tak i do kosza i wtedy mam takie poczucie, że czas przepływa po prostu przez palce, a ja jestem codziennie starsza. Tak się lubię czasem zdołować, wiecie? No, ale na to konto, jak już jestem taka zdołowana, to lubię sobie wtedy sprawić jakąś przyjemność, wynagrodzić się na przykład. No i dzisiaj jak tak zobaczyłam, że dwa dni już za mną, to mówię, dobra, to dla równowagi. Nie no, żartuję, ale wiecie, bardzo smaczny batonik, taki a la, co to jest, Kinder Bueno, ale naprawdę jakbym tak zjadła na zamkniętych oczach, nie poznasz. Więc Wam polecam. I co? A, i chciałam Wam jeszcze polecić ten sok, który Wam ostatnio pokazałam w zakupach. Jak ktoś nie oglądał, to jest połączenie pomarańczy i mango. Ja w ogóle uwielbiam wszystko, co jest z mango, o smaku mango, z dodatkiem mango i w ogóle. I tu jest po prostu petardawia, więc dokupiłam więcej tych soków. Wasze zdrowie, no i toast na za nowy miesiąc, żeby nam się darzyło. Mnie to się już darzy. Przydarzyło mi się, że dzisiaj mi się bardzo włosy elektryzują, ale już nic z tym nie zrobię. Przeżyjecie to razem ze mną, ja też przeżyję. Umyję włosy i będzie dobrze. Taki dzień. Ale słuchajcie, już przeżyliście ze mną nie jeden dzień wesoły, smutny, roztargniony. Przez tyle lat tutaj ze mną, niektórzy jak patrzę, ile ta paniusia mnie subskrybuje? 4 lata, mówię, proszę bardzo, jak pięknie. 5 lat, mówię, Boże, teraz gorzej się robi, wiecie, coraz gorzej, bo tak nie daj Boże będzie 10, tak ja sobie uświadomię, że to już minęło 10 lat, no to ja nie wiem, czy ja będę taka super happy, zadowolona, nie, bo to jednak te 10 lat, człowiek jest starszy, ale dobrze, człowiek starszy, a nic mądrzejszy, powiem Wam, nic, ja myślę, że jakby mnie dobrze zdiagnozowali, to miałabym na przykład, nie wiem, pierwszeństwo w kolejce do kasy, bo wiecie, tam na tym zaświadczeniu by pisało, że osoba po prostu nie może ustać w jednym miejscu zbyt długo. A to prawda jest w sumie, więc nie wiem, pomyślę nad takim zaświadczeniem. Ale słuchajcie, ADHD w moim wydaniu to jest takie 100% pewne, to jest taka kwintesencja ADHD. Mnie powinni brać na jakieś pokazy, jakieś takie, wiecie, szkolenia. No myślę, że dużo by się mogli jeszcze dowiedzieć i nauczyć. I na przykład, co dzisiaj zrobiła malinowa MM. Malinowa MM jak wstała, to pomyślała, że jest taka piękna pogoda i zacznie prać. Tak myślę, ze 3 pralki dzisiaj pójdą, no to zacznę już, żeby to wszystko ładnie przez dzień poschło, nie? No. No i wsadziłam ciuchy do pralki, no i na tym zasadzie ukończyłam moją pracę, no bo pralka pierze sama, co nie? Tylko trzeba jej jeszcze dolać płynu, no i włączyć. No niestety nie mam aż tak nowoczesnej pralki i tego sama jeszcze nie robi. No to potem wiecie, tu tam, siam, no i tak mówię, a pralka już nie chodzi, idę powieszę, wyciągam ręczniki, mówię, Boże, przecież nie kupowałam suszarki, co nie, a jeszcze sprawdzam, nie no, stara pralka, ręczniki suche, jak się domyślacie, wsadziła i poszła, no. Także tak, kochani moi, ze mną tak niestety jest. Albo ktoś to akceptuje, albo jest nieciekawie. Kto z nas nie kupuje czasem skarpetek? Ha, przyznać się, kto nie nosi? Wszyscy nosimy. Ja uwielbiam, jak jest już tak ciepło, to takie właśnie, no to są takie a la stópki, nie? Bo to są takie stópki, które wystają. Ale słuchajcie, jak sobie przypomnę czasy, kiedy nie było takich skarpetek i my, młodzi, nosiliśmy na przykład adidasy, spodenki i takie, wiecie, chamskie skarpety, nie? To nie wyglądało dobrze. Ktoś bardzo mądry wpadł na pomysł, aby zrobić takie mini skarpeteczki. Ja uwielbiam te krótkie skarpetki, ale jeszcze bardziej lubię te stópki, które w ogóle nie wystają, już ich nie widać. No one są po prostu nieocenione, tylko ja po prostu muszę wybierać zawsze
te wersje tutaj Jeszcze raz. Nie, nie jeszcze raz. Dalej mówię. Nie będę tego drugi raz powtarzać, bo co tam, nie? No. Silikonem, ale nie takim, co mi mąż w prysznicu robi, nie? No, a w sumie jakby mi tutaj tym silikonem zajechał, to nie wiem, czy by to nie spełniło swojej funkcji. W każdym razie, ja lubię takie właśnie tria, bo jak chcę, to mam białe, na inny dzień mam szare, a na jeszcze inny, jak mam brudne stopy, to czarne, prawda? Także wiecie. Pepko zawsze przychodzi z pomocą i Pepko jest genialne, jeśli chodzi o takie pierdoletki. Ale słuchajcie, jak człowiek jedzie po skarpetki, no to kuźwa zawsze więcej kasy wyda, nie? Niby tak się mówi, po skarpetki jadę, a wracam z barachłem. Nie, no ja już dawno nie robiłam zakupów typu ciuchowe, więc mówię, kurde, jakie promki są fajne w house'ie. Wiecie, że ja house'a ostatnio lubię, wszystkie te ostatnie moje bluzy jesienno-zimowe są z house'a, więc mówię, zajrzę, wdepnę, no i żem wdepnęła nawet. No i co? No i na pierwszy rzut macha do mnie koszula w kratę. Mówię, kurde, fajna, wiecie, fajna, ładne kolory, fajna, zwykła koszula, ale no po prostu taka codzienka, nie? Ja sobie lubię w niej posiedzieć w domu, ładna, miła, niezbyt gruba, teraz na wiosnę, do tego... Wiecie, w kratę, koszula w kratę zawsze, więc mówię za 39 zł, na tej akurat nie było metki, więc podeszłam do kasy, z drugą pani mi skasowała, więc ja wzięłam S-kę, bo powiem Wam, że były tylko XS-ki na wyprzedaży, no i tak na oko widziałam, że to niezbyt na mnie, ale ta S-ka, mówię, przymierzę, no i się tak skończyło, że ją kupiłam. Ładna, powiem Wam, że ładna, nie mam takiej koszuli, w ogóle mam mało ciuchów w zielonych kolorach, ale takich ładnych zielonych. Zresztą ostatnio o tym rozmawialiśmy. No więc house, koszula S-ka i idąc dalej mówię, fajne bluzy i spodobała mi się jedna bluza. Słuchajcie, tak, spodobała mi się jedna, ale w sumie w dwóch kolorach. I tak mówię, wezmę obie, bo zobaczę, w którym kolorze będzie mi ładniej, wiecie? Ale tak... Najpierw rzuciłam się na tę, bo ta po prostu taka, wiecie, różowiutka, fajna, bardzo ładny kolorek, zwykła bluza z kangurkiem, bez żadnych napisów tym razem, taka prosta i ona nie jest zbyt gruba, czyli na taką fajną teraz pogodę jak jest, ale pod spodem w środku ma taki miły puszek, więc nie jest to taka szmatka, ale całkiem przyjemna. No i słuchajcie, jak ja zobaczyłam tę cenę, 69,99, mówię 7 dyszek, no to ja za tamte płaciłam po 119, no to tak jakby już, wiecie, tam już nie doliczać się co do grosza, to dwie mam w cenie jednej, nie? Mówię, dobrze, że wzięłam dwa kolory, przymierzę tylko, no i mam dwie bluzy. Mam dwie takie same bluzy, ale powiem Wam, że każda jest jednak inna, bo ma inny kolor, prawda? Logika. Więc bluza z kapturem w takim super różowym kapturku, kolorze z kapturem, ale ja też bardzo, ja lubię wszystkie takie właśnie czerwone, różowe, takie oczoepne bluzy, ciuchy w ogóle, ale też bardzo mi się ostatnio podoba ten kolor, wiecie, mówiłam Wam, że chciałabym ściany przemalować i w ogóle jak coś w takim kolorze widzę, to po prostu się na to rzucam, no nie wiem, to jest zwykły beż, ale... Nie jest dobrze w takim kolorze, ale w takim też. No i przymierzyłam, i kupiłam, przywiozłam, i mam. I słuchajcie, jakie w ogóle zdziwienie, koszula SK, a bluzy LK. Ale wiecie co, no te bluzy w ogóle nie są, zobaczcie, te bluzy w ogóle nie są duże, wiecie? I to nie chodzi o to, że ja się wstydzę nosić LK, bo... Ja tę czerwoną bluzę mam LK, ale ona jest wielka, taka wiecie, taki spadochron po prostu. Nie, tamta jest M-ka w ogóle, tylko to jest M-ka po prostu tak potężna. Więc powiem Wam, że tak, wiecie co mnie wkurza? Wkurza mnie rozmiarówka w takich sklepach. Na przykład w jednej sieciówce jest, no... Gdybym wzięła tę koszulę w rozmiarze L, to bym się w niej utopiła. A gdybym wzięła tę bluzę w rozmiarze S, to bym w nią nie weszła. Niestety. No, także powiem Wam, że dla mnie na oko, tak po rozmiarach, to jest po prostu zwykła M-ka i tyle. No zobaczcie, to jest po prostu M-eczka. I niestety, weź se tutaj teraz zamów online, nie? To jest to, czego w zakupach online nie lubię. No i zobaczcie, jaka fajna koszula, bardzo twarzowa, troszkę pomięta, no ale to wiadomo, się ogarnie. Bardzo mi się podoba, do leginsów super, powiem Wam, że taka na co dzień.
bardzo wygodna, milutka, ona jest taka troszkę flanelowa, wiecie, no taka zwyczajna, zwyczajniusia, ale za 4 dyszki, ona była na wyprzedaży, więc powiem Wam, że nie wiem ile kosztowała wcześniej, ale jeżeli, nie wiem, z 70, 80 albo około 100, no to nie była warta tej ceny, bo jest dość cienka, taka wiecie, po prostu no, polatajka na teraz. Mnie się bardzo podoba, od razu mi podwinęli rękawy, wiedzieli czym mnie skusić, śmieję się, ale ja wiecie, w koszulach uwielbiam, jak mają jeszcze te opcje taką z podpinanym rękawkiem, to już jest po prostu bajera. Także co myślicie? Myślę, że za 4 dyszki bardzo się opłacała. Dobra, jestem sama. Słuchajcie, i bluza beżowa, ona jest taka, bym powiedziała, bardzo, bardzo, taka w sam raz, wiecie, nie jest ani za duża, ani za mała. Fajnie, że ma kangura. No zresztą wiecie, no wszystkie te bluzy teraz kangurki mają, to też tak. No ale czasem się zdarza taka bluza bez kapturka i bez kangurka, więc to jest fajna. No powiem Wam, że bardzo, bardzo zwyczajna, ale do leggingsów specjalnie założyłam adidasy, żebyście widzieli, że też właśnie z jasnymi adidasami, tutaj plus jeszcze te napisy, bardzo ładnie to kolorystycznie wygląda. Ale mierzyłam ją też do spodni, mam takie spodnie dresowe w kolorze khaki. Niesamowicie fajnie w tym zestawieniu khaki z tym beżem. Także powiem Wam, że no, dwie nowe bluzy, jak ja się cieszę. Ta jest bardziej wymięta, ale też troszeczkę kolor jest minimalnie, o, taki ma kolor jak teraz, wiecie, bo tutaj z daleka to światło przekłamuje. No super, że wiecie, ma ściągacze, bardzo mi się podoba i szkoda było mi. Wiecie, po prostu to jest taki moment, kiedy stoisz przy mierzalni i nie możesz zdecydować się na jeden kolor, więc gdyby tam te bluzy kosztowały po 200 zł, no to pewnie wzięłabym, chociaż nie wiem, ale chyba wzięłabym tę różową, bo to teraz, wiecie, idzie do takiego okresu już lata. Ktoś powie, no tak, bluza na lato. Słuchajcie, w lecie wieczorem przeważnie jest chłodno i cienka bluza albo jakaś właśnie koszula zwykle się gdzieś tam przydaje, więc wiecie, zarzucić na ramiona, czy zawiązać w pasie. Myślę, że w ogóle tak jak Wam ostatnio powiedziałam, ja wolę inwestować w większość takich ciuchów typu jakieś leggingsy, typu właśnie jakaś cienka bluza, jakiś tam wiecie, sweterek, narzutka, bo przez lato tak naprawdę, przez te 2 miesiące nie ma cały czas ciepła i takie ciuchy przydają się najbardziej. I jak się, wiecie, człowiek obkupi w te letnie cienkie ciuszki, to potem one są 2-3 razy wykorzystane, no może nawet i 10, ale wiecie, ale potem leżą przez kolejny rok. A tego typu ciuchy zawsze się przydadzą, naprawdę. One są cały rok w obrocie, więc do adidasków, no po prostu uważam, że świetnie to wygląda, więc tak, moi drodzy, dzisiaj po prostu szaleństwo. 3 ciuchy, mierzymy, malinowa, szczęśliwa. Ja pierdzielę, co tu się w ogóle od hamania. Okej, i słuchajcie, teraz tylko Wam chciałam pokazać tak. Jeden sklep, 3 produkty. To jest ta bluza, którą naprawdę Wy też lubicie. Ja ją kocham, uwielbiam. Jak ona mi po prostu się zniszczy, to i tak w niej będę chodziła po domu, dokąd się da. Ale zobaczcie, House i to jest MK. Która gdyby była S-ką, to byłaby idealna. Dla mnie na oko ta bluza jest po prostu w rozmiarze, zobaczcie jak ona jest szeroka, to jest rozmiar dla mnie L, spokojnie. No ale okej, natomiast tutaj jest ten sam sklep i tutaj mamy rozmiar L i bluza dla mnie jest spokojnie M-eczką, jest po prostu dużo, dużo mniejsza od tej M-ki. No i do tego mamy jeszcze koszulę, też z tego samego sklepu, proszę bardzo, rozmiar S. I dla mnie koszula nie jest wcale taką S-ką, S-ka taka wiecie, S-ka, S-eczka by tu troszeczkę tutaj chyba miała za dużo tego materiału. Dla mnie to jest po prostu M-ka, to jest M-ka, a to jest L-ka. Nie wiem, kto te rozmiary wymyśla, ale potem właśnie człowiek na online ma problem. A na koniec pokażę Wam sprzęt, który mam przyjemność testować. Dostałam go do testów. To taki trochę brat tego pana, który tutaj zawsze stoi. Właśnie go dzisiaj wyczyściłam ładnie, wymyłam w środku i się suszy na balkonie. Natomiast słuchajcie, tak, wszystko o nim Wam za chwileczkę powiem, pokażę. I mimo to, że mam już taki odkurzacz ręczny, bezprzewodowy, to z wielką przyjemnością przygarnęłam
kolejny, dlatego że ten poprzedni ma jakiś tam czas pracy i czasem jest tak, że ja po prostu, wiecie, odkurzam, biorę się za pajęczyny, no i wiecie, bateria padła, a ja bym chciała jeszcze na przykład odkurzyć na balkonie czy pod drzwiami, więc drugi będzie w sam raz do takiej właśnie pracy, jak braknie siły temu pierwszemu. Poza tym to jest zupełnie jakby inna jakość, zupełnie bardzo różnią się te sprzęty. Ten poprzedni jest taki, wiecie, z dużą liczbą różnych przystawek, można go w przeróżne konfiguracje po prostu składać. Ten nowy jest w zasadzie tylko taki do odkurzania, plus ma jeszcze jedną zaletę, którą zaraz Wam pokażę. No i ja jestem z niego bardzo zadowolona, no ale może przejdźmy już teraz do konkretów. Także ja dzisiaj co robię, jak wróciłam ze spaceru? Odkurzam i myję podłogi. Zresztą, wiecie, staram się robić to codziennie, bo niestety, ale jest tu taki jeden pan, który bardzo mocno stópkuje i kurzy się z niego. Natomiast, wiecie, podłoga to jest taka część mieszkania, która zawsze ma jakieś niedoskonałości, choćbyśmy nie wiem ile razy ją czyściły i myły. No taka jej uroda. A oto moja nowa maszyna, która naprawdę ostatnio ułatwia mi życie, zarówno w odkurzaniu, jak i w domywaniu podłogi. Naprawdę bardzo zwinnie i szybko doczyszcza podłogę. Tutaj jest ładowarka i stacja, a tutaj jest w zasadzie suszy się wymienna rolka. I to jest właśnie taka stacja, w której możecie sobie rolki od razu przesuszyć, nie ma problemu gdzie je schować, więc to uważam też jest taki mały gadżet, ale bardzo potrzebny. Duża powierzchnia, zarówno czyszcząca, jak i myjąca. I ten odkurzacz wygląda na taki bardzo mocno toporny i masywny i on jest bardzo dobrze zrobiony, natomiast jest bardzo, bardzo leciutki, zwinny i bardzo fajnie się prowadzi. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałam Wam powiedzieć, że on ma tutaj dwa pojemniki. Tutaj jeden na wodę czystą, drugi na wodę brudną. On tej wody nigdzie nie wypuszcza, tylko po prostu zachodzi taka rotacja i ta woda się wymienia tutaj i jest po prostu to takie, wiecie, bardziej jakby, no tak, zachowany jest porządek, czystość i wiecie, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Szczotki są bardzo masywne, fajnie się obracają, dość dobrze wciągają włosy, chociaż myślę, że nie ma jeszcze takiego perfekcyjnego odkurzacza na rynku, który by tak te włosy totalnie super długie, mam na myśli moje włosy, wciągał, natomiast radzi sobie z nimi. On w ogóle odkurza też rzeczy mokre, więc możecie mieć, nie wiem, gdzieś rozlany ketchup i możecie go spokojnie odkurzyć. Co mogę Wam jeszcze o nim powiedzieć? To, co mnie w tym odkurzaczu się bardzo podoba, bo ja mam taki odkurzacz, tylko on jest akurat jednofunkcyjny, więc on nie myje, to jego niesamowita stabilność. Ja go mogę tutaj, zobaczcie, po prostu przesuwać i on stoi stabilnie. Nie ma opcji, żeby się wywrócił ten poprzedni. Nawet jak stoi, to potrafi po chwili sam gdzieś się bujnąć i po prostu kilka razy mi już upadł, więc to jest, wiecie, takie, no. Tutaj zdecydowanie na plus. Bardzo taki, wiecie, po prostu dobrze wykonany, to wszystko tak fajnie chodzi, to nie jest takie, to nie jest po prostu byle co, to jest naprawdę fajnie zrobiony sprzęt i mimo tego, że on wygląda na bardzo taki masywny i mocny, to słuchajcie, on prowadzi się niesamowicie, to jest, można powiedzieć, przyjemność z jego prowadzenia. Bardzo leciutki, wszędzie wjeżdża, bardzo zwinny, dość dobrze wszędzie, wiecie, się potrafi ukryć, więc jakieś tam, na przykład tutaj takie, wiecie, powierzchnie, o czekajcie, tutaj Wam może wjadę, więc on sobie tam spokojnie radzi, zobaczcie, dotąd wjechał, no wiadomo, dalej już nie ma opcji, ale no zobaczcie, prowadzi się po prostu niesamowicie przyjemnie. Czas pracy tego odkurzacza to około 45 minut, więc myślę, że spokojnie wystarczy na odkurzenie średniego mieszkania, a waga to 3,8 kg. Niesamowity plus to oczywiście łatwość w obsłudze, czyli jednym guzikiem włączamy, jednym guzikiem wyłączamy i tutaj jest jeszcze taki jeden przycisk, który służy do samoczyszczenia. Po prostu wkładamy urządzenie na stację, włączamy ten przycisk i odkurzacz nam się sam oczyszcza.